jakieś ostatnie 15 lat zajmuję się pomocą ludziom wykluczonym i imigrantom. We Wrocławiu współpracowałam ze Stowarzyszeniem Nomada. I tam właśnie zajmowaliśmy się Romami rumuńskimi, ale też właśnie ludźmi wykluczonymi. I w ostatnim roku mojej działalności tam prowadziliśmy taki watchdogowy projekt Urzędu Wojewódzkiego, Policji, Straży Granicznej, PKP i PKS, jeśli chodzi o obsługę cudzoziemców. No, wyniki pokazały, że właściwie jeszcze wiele potrzeba, żeby zrozumieć z jednej strony inność, a z drugiej to, że kiedy imigrant przyjeżdża, no to nie zna języka, a oprócz tego jakby wiele barier to generuje. W ramach tego projektu przeprowadziłyśmy wywiady z imigrantami. Było to ponad 100 wywiadów, właśnie żeby zdiagnozować problem, jak wygląda, jak oni widzą to życie w mieście, gdzie napotykają bariery, jak wygląda to załatwianie dokumentów w urzędzie wojewódzkim, jak są traktowani przez urzędników, przez policję, przez straż graniczną. No i w takich miejscach, gdzie bywają najczęściej, czyli właśnie dworce PKS czy PKP. Ja byłam odpowiedzialna w tym projekcie za monitoring Urzędu Wojewódzkiego, więc oprócz tych wywiadów z cudzoziemcami przeprowadzałam także z dyrektorem, kierownikiem i pracownikami tego Wydziału Obywatelskiego, właśnie związanego z obsługą cudzoziemców. No i jakby udało nam się pewne rzeczy wypracować. W trakcie naszego projektu powstał kolejkowicz, została też trochę zmieniona ta przestrzeń. Kolejkowicz, czyli taki automat do tego, że ludzie pobierają numerek i jakby wiadomo, kto jest w kolejce, bo dochodziło do kłótni, kiedy tych ludzi było dużo. Zwłaszcza, że ta przestrzeń jest tak zorganizowana, że ludzie jakby czekają w tym samym pomieszczeniu i rozmawiają z inspektorami w tym samym. Też zostały zrobione oznaczenia, ponieważ urząd był bardzo duży, ludzie się tam gubili, nie było oznaczeń w obcych językach. No i też rozmawialiśmy o roli języków obcych, tak, że to jest ważne właśnie dokształcanie pracowników i no to jakby poznaliśmy te problemy z ich strony również, że te płace w administracji publicznej są bardzo niskie, co jednak no nie mobilizuje do tego, żeby zostać tam dłużej, że jest duża rotacja pracowników, że to jest problem. Jeśli chodzi o samych imigrantów, to jakby no pokazało nam to, jakim dużym problemem jest funkcjonowanie dla takiego nowo przybyłego obcokrajowca. Jeśli chodzi o tą reakcję Urzędu Wojewódzkiego, no to na początku był opór. To było tak, że traktowano nas jak takie zło konieczne, że dlaczego wy tutaj przychodzicie nas kontrolować, tak właściwie z takim dystansem, czy wy możecie, dlaczego sobie na to pozwalacie, ale potem wyjaśniłyśmy, że tak naprawdę chodzi nam o to, żeby ulepszyć tę pracę, żeby im lepiej się pracowało i żeby ci ludzie czuli się bezpieczniej, że jakby to w dwie strony działa, że to jest, ma przynieść pozytywne efekty, że naszym celem jest wypracowanie rekomendacji, zrobić rzecznictwo i jakby wtedy no, takie większe otwarcie było na naszą działalność. Sami imigranci jakby cieszyli się, że mogą opowiedzieć tak, o tym, jak czasami jest ciężko, ale też o tym, że są ludzie, którzy bardzo chętnie pomagają. Właściwie wyszło, że w Urzędzie Wojewódzkim jest jeden człowiek, jeden z inspektorów, który jest bardzo kompetentny i bardzo pomocny. I ci ludzie mówili bardzo często, że celowo ustawiają się w kolejki do niego, ponieważ on zawsze jest w stanie wskazać na jakąś ustawę, na jakieś rozporządzenie, że nigdy nie odsyła ludzi bez udzielenia informacji, że jest właśnie kompetentny i pomocny. Czyli jakby to nas też ucieszyło, że jednak są ludzie, którzy no, podchodzą do pracy bardzo poważnie i jakby no też ci petenci to zauważają i doceniają. Obecnie w Bydgoszczy zaczęłam współpracę ze Stowarzyszeniem Romów Polskich, Romano Dzipen,
I jakby podczas rozmowy z tymi ludźmi zauważyłam, że bardzo często podkreślają, że jakby w urzędach nie rozumie się pewnej ich inności kulturowej, że tak w cudzysłowie powiem, i że są czasem gorzej traktowani z samego faktu, że są Romami. I pomyślałam, że dobrą drogą, dobrym tropem byłoby zrobić taki projekt monitorujący obsługę tych Romów. Mam na myśli tutaj właśnie MOPS, ale też taką, że tak powiem, Urząd Miasta, jeśli chodzi o na przykład mieszkania socjalne, tak, te przydziały, kontrolę tych mieszkań socjalnych i jeszcze Urząd Wojewódzki, pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. To jakby to są te miejsca, które chciałabym jakby zmonitorować, odwiedzić, zobaczyć, jak to wygląda. To jakby też z moich wcześniejszych doświadczeń wynika, jako że byłam kuratorką społeczną, no i widziałam, że to jest duży problem, że urzędy traktują ludzi z samego faktu, że są po prostu biedni albo niedouczeni, bardzo po prostu nieprofesjonalnie, mówiąc enigmatycznie. Więc jakby tutaj chciałabym wzmocnić tą pozycję tych ludzi, a zarazem jakby uświadomić urzędnikom, że jednak wszyscy jesteśmy równi bez względu na to, do jakiej mniejszości należymy albo od jakby zawartości naszego portfela. No to jest takie jakby moje oczekiwanie, że chciałabym się dowiedzieć więcej o tym dostępie do informacji publicznej. No jakby chciałabym zacząć występować z takimi prośbami, tak, jeśli chodzi o obsługę właśnie osób, no w Bydgoszczy to właśnie narodowości romskiej, tych Romów polskich. Wiele satysfakcji sprawia mi praca z Romami, dlatego że oni są tacy nieprzewidywalni, że ich sposób myślenia jest taki nielogiczny czasem, ale taki właśnie płynący z serca. Oni się kierują takimi podstawowymi pobudkami i też są bardzo tacy ekspresyjni, tacy no, czasem nieufni, ale jakby no, dużą radością jest, kiedy zdobędzie się to ich zaufanie, że oni czują, że mogę być ich rzecznikiem. I to zawsze jest dla mnie takie budujące, tak? Właśnie kiedy między ludźmi buduje się zaufanie, bo uważam, że na tym powinno się opierać takie społeczeństwo obywatelskie i mam takie wrażenie, że jakby małymi krokami je buduje.